Dzień dobry, witam w trzecim dniu pobytu pod namiotem. Nie wiem, jak jest na zewnątrz. Bo dzisiaj spałem jak złoto. Poprzedniej nocy wychodziłem parę razy, żeby skorzystać z toalety. Tym razem robiłem to tylko raz, koło czwartej. Wydawało mi się, że jest bardzo ciepła noc. Z drugiej strony byłem też na tą noc lepiej przygotowany niż na poprzednią. Ubrałem się troszeczkę cieplej. Założyłem polar. I nie wiem, czy ta noc była taka ciepła, czy ten polar po prostu tyle dał. Bo spało się dzisiaj bardzo dobrze i nie ma mowy o tym, żeby mi było zimno czy coś takiego w ogóle. Wstaję, ogarnę się troszeczkę i robimy poranną kawę. Kurczę, jak taka kawa smakuje w takich warunkach od samego rana. Moi sąsiedzi już też się obudzili, słyszę. Myślałem, że będą spali troszeczkę dłużej. W sumie za 10:08, więc ja i tak dość późno wstałem. Wczoraj obudziłem się wcześniej. Jak wspomniałem wcześniej, spało się bardzo dobrze. Nie zmarzłem dzisiaj w nocy. Wczoraj też nie zmarzłem, ale musiałem się dokrywać, a dzisiaj spało się naprawdę jak w domu. Nie wiem, co będzie z pogodą w dniu dzisiejszym, bo niebo jest lekko zamglone. Jak wstałem o tej czwartej, żeby skorzystać z toalety, to wydawało mi się, że jest właśnie bardzo ciepło, że była noc bardzo ciepła, ten poranek był bardzo ciepły. Bo jak wyszedłem z namiotu, to nie czułem żadnego uderzenia zimnego powietrza ani nic takiego. Zobaczcie. Czystego nieba nie ma, ale nie są tu też jakieś gęste chmury. Dyżurne kaczki już tam się bawią. To ta sama rodzinka chyba co wczoraj. A ja sobie siedzę, popijam kawkę i obmyślam plan na dzisiaj, co tutaj porobić. Bo nie wiem, czy z tych wodnych rozrywek coś wyjdzie jednak. A jak nie, to porobię co innego. Ja się tutaj nie nudzę. Sypialnia posprzątana. Można zabierać się za przygotowywanie śniadania. A i byłem się wykąpać za 5 zyli. Tyle kosztuje prysznic. Zmierzam do punktu czerpania wody. Zaczerpnąć wody oraz umyć kubek po kawie.
No ogólnie, prawda, jest pięknie. Pogoda dopisuje, pomimo tego, że słoneczka nie ma, ale jest miło, przyjemnie i ciepło. Nie wszystkim jest. Mam coraz więcej sąsiadów. Tam podjechał kolejny kamper. Czy kamper? Multivan. Te czwóreczka też tam sobie stoi. To się Państwo rozbili fajną przyczepą. Tą rozkładalną, co wczoraj przyjechali. Ale widzę, że wypili przyczepę. Jak rano szedłem się myć, to auto jeszcze stało, a teraz chyba sobie pojechali na jakąś wycieczkę. Bo auta nie ma. A z przodu pan o 7.30 już sobie grilla robił na śniadanie. Jak się komuś w trakcie siatkówki zacznie chcieć kupę, zdąży w przerwie między setami. Siłą wodospadu to nie leci, więc trzeba będzie chwilę poczekać. Siła, ogień, motywacja. Taka niespodzianka mnie na polu spotkała. Tego się nie spodziewałem. Przyjechały sobie koniki. Dwa zaprzęgi. I dwa takie osiodłane. Tu takie w dorożce dwa. I stoją zaraz za moim namiotem.
jakby podszedł kawałek do przodu, góra 10 metrów, to mógłby wsadzić mi łeb do namiotu. Dobra, uskuteczniam sobie mały spacerek. Idę do położonego kilkaset metrów stąd sklepiku. Może nie tyle sklepiku, co bardziej baru. A stwierdziłem, że wypiję sobie piwko. Czemu nie? Góra 2. Czemu nie więcej? Ano temu, że ceny w tym sklepiku są bandyckie. Piwo kosztuje, uwaga, 8 zł. Nie jakieś, o Jezu, nie wiadomo jak dobre piwo. Zwykłe, najzwyklejsze piwo kosztuje w granicach 7,58 zł. Nawet jakbym chciał kupić więcej, to mnie po prostu na to nie stać. Skorzystam, wypiję chociaż tylko dwa. Słuchajcie, Jezus, jest już wieczór trzeciego dnia. Coś bardzo dziwnego zrobiło się z pogodą. Nadeszły chmury. Nie może jakieś specjalnie gęste i groźne, przynajmniej na początku, ale zerwał się taki wiatr. Najpierw delikatnie zaczęło wiać, potem coraz mocniej, mocniej, mocniej i mocniej, do tego stopnia, że musiałem trzymać mój stolik ze wszystkimi rzeczami, które na nim stały, bo chciało go przewrócić. Co więcej, wiatr się zmienił i wieje teraz od wody, więc moje małe ognisko, które miałem rozpalone, które dymiło dość mocno, ale w miarę prosto padło w górę, zaczęło dymić prosto w namiot, więc musiałem je szybko zgasić, przenieść wszystkie rzeczy do namiotu, no i siedzę sobie w namiocie. Siedzę sobie w namiocie, tam zjadłem kolację, tam sobie w tej chwili oglądam film i zszedłem tylko na pomost zobaczyć jak to wygląda. No to tam to są ewidentnie chmury burzowe. Tam jeszcze widzę odważni pływają łódkami. Łódka i coś tam jeszcze płynie, nie widzę co to jest. No i generalnie ja nie mam nic przeciwko burzom. Niech sobie ta burza jest, niech sobie deszcz popada, będzie fajnie. Ale szkoda, że to się ma, mam nadzieję, że się nie wydarzy. Ale jeżeli by się miało wydarzyć, to szkoda, że w ostatni dzień. Bo jutro przed południem musiałbym zacząć zwijać obóz i wolałbym, żeby namiot był suchy. Bo zwijanie mokrego namiotu, no to będzie padaka i to ciężka. W zasadzie to nawet nie ma sensu go mokrego zwijać, tylko wrzucić zwiniętego w kulkę do samochodu i potem po prostu starać się gdzieś wysuszyć. Zwinięcie takiego mokrego i spakowanie będzie tak naprawdę śmiercią tego namiotu już. Zbutwiały, zgniły, śmierdzący. Więc faktycznie lepiej, żeby nie padało. W ciągu dnia, przed południem, z takich chmurek, które absolutnie nie były chmurami deszczowymi, to były takie baranki na niebie. Pokropiło sobie troszeczkę, ale to było naprawdę kropienie ciepłym deszczem, cicho żaba. Ciepłym deszczem, z jednej strony świeciło słońce, z drugiej strony kropił sobie deszcz. Ale tak jak mówię, te chmury tam to są ewidentnie chmury, które mogą zwiastować dość poważne wyładowania atmosferyczne, a tego bym nie chciał. Znowu mam katar, przez cały dzień było dobrze, teraz znowu mam katar, znowu mi lecą świeczki z nosa. Ta tabletka na alergię przestała działać. Zamykam się i siedzę w środku. I pozostaje mi mieć nadzieję, że nie będzie padało, naprawdę. Wolałbym tego uniknąć. Trzeci wieczór, a w zasadzie zielona noc, bo jutro kończę swój pobyt w porcie Starych Kapitanów
Położyłem się dzisiaj troszeczkę wcześniej. Może nie do końca wybieram się jeszcze spać, ale pogoda na dworze no nie zachęca do siedzenia na dworze. Posiedziałem troszeczkę w przedsionku, ale stwierdziłem, że wezmę się położę i sobie będę po prostu leżał. Jutro zaczynam się pakować. Pewnie po południu będzie wyjazd. Może trochę wcześniej. Przejdę się jutro jeszcze po całym polu namiotowym, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Od mojego przyjazdu w czwartek przyjechało dość dużo gości. Przyczepami, kamperami. Kilka namiotów też jest porozkładanych. I o ile w czwartek było bardzo odludnie, jak się tutaj rozbiłem na samym końcu tego pola, tak teraz mam sąsiadów co najmniej kilku. No i widać, że miejsce jest popularne. W sezonie jest na pewno bardzo dużo ludzi i bardzo dużo miejsca jest tutaj zajętego. Ale generalnie pole bardzo fajne. Bardzo fajnie, że można na samym polu wypożyczyć kajaki, łódki, supy, rowery wodne. I dla gości z zewnątrz jakby jest inna cena za wypożyczenie. A rowery normalne też oczywiście można wypożyczyć. I dla gości z zewnątrz jest inna cena, a dla rezydentów pola namiotowego ta cena jest niższa, co jest bardzo fajne. Dzisiaj miałem okazję popływać sobie taką elektryczną łódką. No taki sobie tam pierdzik, ale po jeziorze się fajnie popływało. Nie ględzę już, nie przedłużam. Kończę relację z dnia dzisiejszego. Widzimy się rano w dniu ostatnim, w dniu wyjazdowym. Do zobaczenia jutro rano. Trzymajcie się, cześć.